Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek opowieści Zazgun. Także, o, 5 zł na start, bardzo dobry początek. No wiecie, jak na początek mi dają pieniądze, to później może być tylko lepiej. No okej, okay. Także tutaj mamy pierwszą lokację, tam jakaś ważka latała czy inne. O, co to jest? Co to za hop? Nie wiem, ale póki mnie nie atakuje, to jest moim przyjacielem. Antidotum razy 1, no... Nie jest to może... cud czegokolwiek, ale nie jest źle. Antidotum się przyda. Uja. Uja, ale dostałem w pierdziel. A no to jest bez sensu, że ja idę w takie miejsce sam. Przecież to jest wbrew wszelkim zasadom logiki. Przecież Aston jest takim idiotą, idzie sam. Po prostu obstawa by mu się przydała, przecież to jest... No, to było logiczne, że coś go napadnie. No ale nie, on idzie sam, on jest bohater. On to już... On już ma trzeci poziom, on już wie wszystko, no już. Co? Ja pieprzę. Niech ci będzie. Chędorze Niorkorwie, to jakaś jaskinia. Muszę się stąd wydostać, ale nie mam siły na walkę. Omijaj przeciwników, nie daj się zauważyć. Dobra, jak on tutaj się obraca? Lewa. Dół. Góra. Lewa. Dół. Dobra. Okej, udało się. Jest okej. No to ominąłem. Może zapiszemy grę sobie od razu. Co by tutaj nie umrzeć jakoś. Wykwintnie dosyć. Dobra, jak mamy dalej tutaj ucieczkę? Jak ten się obraca? Orkowie są na serio debilami. O, no co się stało? Płomień jest. O ja, płomień, co to się stało? Ale orkowie są debilami, ja nie mogę. Nie wiem, czy istnieje coś głupszego niż taki ork. Nie dam rady tam wejść. No dobra, no to nie będę tam wchodził, nie? Nie zauważył mnie! Śmierć. Jeszcze raz. Chędor się jeszcze raz do menu, wczytać. Cicho, udało się. Na serio, jest tak wyśrubowane. Jak orkowie patrzą, jest to wszystko tak wyśrubowane, że tragedia. To miejsce jest inne. Wygląda mi to na zagadkę. Może powinienem poszukać odpowiedzi w poprzednich jaskiniach. To jest kolejnościowe, tak? No to są trzy opcje. W sensie trzy kombinacje. Ogień. A nie możesz nad ogniem przeskoczyć na przykład? Pacanie? Spróbujemy tak. Zielony... Zielony, szary, nie? To może szary. Chyba was nie zdziwię, jak powiem, że rozwiązałem to przypadkiem i nie wiem, o co chodzi w tej zagadce. Chyba łatwiej jest to przypadkiem rozwiązać. Szary, zielony, niebieski. Nie wiem, jakie to miało odniesienie. Jestem pewnie totalnym idiotą w tym momencie, no ale nieistotne. Przeszliśmy to, przeszliśmy, po co drążyć temat? Czemu wygląda mi to na pułapkę i czemu słyszę w tle ogień? To jest dziwne. Przecież ognia tu nigdzie nie ma. Ciekawe. Możesz biegać, czy nie możesz? Oja. Ten jest inny, bo to pewnie mag. Wygląda na ich przywódcę. No to masz przesrane, stary. Pewnie czeka na obiad. Nie mam szans w otwartej walce, ale mogę go ogłuszyć. Najszybciej enter, najszybciej jak zdołasz. Nie, to za mało, żeby go ogłuszyć. Jeszcze raz. Dobra, wiecie co? Jednak napieprzamy enterem. Wyciszę mikrofon najwyżej. W tym momencie na nagraniu. Udało się! Jup! Ogłuszyłem chłopaka. 5 złota. Co za pacan! Udało mi się uciec, ale w jaki sposób, kuźwa? Udało się. O w dupę. Senos Grendir. Grednir, dobra. Ja nie, po prostu idzie dalej. To było takie dziwne. Ja nie nazwę tego inaczej, to było po prostu dziwne. Orkowie, nie? Ja nie sądziłem, że to jest aż taki głupi naród, no ale dobra.
Trudno, a kto to? Jam jest władca, ramieniem swym otaczam ten świat. Pieśnią tą nieśmiertelną. Czy ja jestem nieśmiertelny? W niebiańskim tańcu pokonam zło i zarazę. Uważaj, jak tańczysz. Śmiertelniku, odejdź zanim moja improwizacja i ciebie opęta. Impro... co? Coś ci wypadło. O! Moje dzieła! Co to jest za koleś? Kto to kuźwa był? O co mu chodziło? Co to? What the fuck? Ale ten odcinek jest dziwny. Najpierw orkowie, teraz ten dziwny typ. Serio, jest dziwnie, podejrzanie jest, wam powiem. Dobra, biegniemy od razu. Co wam będę mówił? Senos? Senos, nareszcie! Spokojnie tutaj. No, aż za. Zastanawiam się, gdzie może być moja mama. Tak właśnie strasznie cicho, to mi się nie podoba. Halo? Raz na jakiś czas zaglądam do Senos, to bardzo spokojna wieś. Czy pojawiła się tu kobieta z niebieskimi włosami? Nie przypominam sobie. Teraz będę musiał każdego szukać, pytać o to, tak? Nie sprawiaj kłopotów, Senos. Czy pojawiła się tu kobieta z niebieskimi włosami? Zdaje się, że ją widziałem. Nie było to jednak w gospodzie. A to możesz mi powiedzieć, gdzie na przykład? Witaj w naszej gospodzie, nocleg kosztuje 5 sztuk złota. Nie walczyłem, nie muszę. Nie, dziękuję. Zapraszam ponownie. A ty nie widziałaś może kogoś? A ty co? Witaj, rzuć okiem na moje towary. A czemu nie, czemu nie? Z tym, że stary, no... To, co ty tutaj masz, no to ja mam. Także średnio mi to potrzeba. Mam 72 złota. Czajcie, jak jestem bogaty? Kurde, normalnie się czuję jak taki totalny burżuj w tej grze. Wow. Dopiero wyruszyłem na przygodę, już mam 70 par. Ty! Taki sam obraz był w tym. W The Witch's House. Identyczny. W tym Mirror Room, czy coś w tym stylu? Wstawaj! Co się stało? Gości mamy! Później pójdę do sklepu! Mówię, że gości mamy! Proszę nie robić sobie kłopotu, już wychodzę. Co mówiłeś? Ech. Jak ja lubię takich starszych ludzi w tego typu grach. To są zabawni zawsze, ja nie mogę. Dobra, to ciśniem dalej. Te miasta są wszystkie do siebie podobne. No, znaczy byłem na razie tylko w dwóch miastach, ale... Naprawdę są do siebie podobne konstrukcyjnie. W sensie proste drogi strasznie są. No ale właśnie... Mapy nie są dobrym aspektem tej gry, ale ponoć fabuła jest, także wiecie, ja na grafikę nie narzekam, raczej grafikę mam w nosie, no można to... Wiecie, no, grafika to nie wszystko, dla mnie najważniejsza jest historia, więc zobaczymy. Może właśnie historią nadrobi ta gra, a ponoć właśnie nadrabia, także naprawdę jestem ciekawy, co się będzie dalej działo. No w tym odcinku jest naprawdę dziwnie, no najpierw orkowie, później ten typ, to jest jakiś, nie wiem, jakiś komik czy coś, nie wiem, kurwa, wyskakuje przede mnie coś i mówi, że jest panem świata i kosmosu, o co mu chodzi w ogóle? Witaj, jak ci się podoba Senos? Szału nie ma, dupy nie urywa, ale może być. A ty co? A, zaczytana jesteś, nawet nie... Ja nie jestem godzien, żebyś mi odpowiedziała, tak? Może... To jest ta kobieta z niebieskimi włosami? Sorry, ale muszę to wytknąć. Widzicie tą beczkę przy wejściu? Ona jest specjalnie postawiona. Tylko po to, żeby było tylko jedno zdarzenie na mapie. W sensie to uruchamiające tą sytuację, że ten wchodzi do mamy, nie? Bo tylko tą stroną da się wejść. Jak się trochę się działo w Makerze, to trochę się inaczej patrzy na tego typu rzeczy. Normalny gracz, podejrzewam, nie zwróciłby na to uwagi. Ktoś, kto nie bawił się nic w Makerze, nie zwróciłby uwagi na to, że ta beczka tu stoi z konkretnego powodu. A ona stoi tutaj z konkretnego powodu. Mamo, wiedziałam, że przyjdziesz. Wyruszyłem natychmiast po otrzymaniu listu. To twój dom? Właściciel wynajął mi go na kilka dni. Dziadek zapewne wręczył ci twój amulet. Tak, jest piękny, dziękuję. Ła, Super Saiyan! SSJ Goku! Nie wiem, kim jesteś, ale odsuń się. To nie twoja matka. A kto? Głupiec. Ty faktycznie.
Kim jesteś? O ja. A jak ja mam to pokonać? Problem polega na tym, że ja tego nie pokonam i to coś mnie zabije. Ale ja miałem przegrać tą walkę, bo nie da się jej wygrać. Ty na Skype'ie to ja dałem nie przeszkadzać? Nie wiem. Jeżeli słyszeliście Skype'a, to proszę, sorry. Nadal kiepsko wyglądasz. Długo wędrowałem, żeby się z tobą spotkać. Nareszcie wstałeś. Gdzie ja jestem? Okropnie poturbowały cię te stwory, znalazłem cię na ulicy. Stwory? Matko. Co się wydarzyło? O, co się wydarzyło? Aston opowiada o swoich ostatnich wydarzeniach, dobrze, że to jest pominięte. Przebyłeś tyle drogi. Wiem, kto może coś wiedzieć w tej sprawie, o tej sprawie. Kto to taki? Stary mędrzec mieszka sam w pobliskim lesie. Dziękuję, wybiorę się tam. Pójdę z tobą. Wykluczone, to nie twój problem. Nie znasz drogi, poza tym zaopiekowałam się tobą. Dlatego nie chcę narażać tych, którzy mi pomogli. W takim razie nie wypuszczę cię z domu. Ach, niech będzie, możesz pójść ze mną. Z tego wszystkiego zapomniałem się przedstawić. Jestem Aston. Elin. Elin dołącza do drużyny. Spoko, spoko, spoko. Może być, może być. Laska, darmowa laska. Znaczy w sensie wiecie. W niektórych grach się płaci za kompanów, w sensie wynajmuje się ich w pewien sposób, nie? A ta tak jakby bez żadnych tutaj bez żadnej kwestii takiej, że trzeba jej zapłacić czy coś się pojawiła. Nie przeszkadzać, już teraz dałem na Skype'ie. Druga wiadomość, tragedia. No, zapomniałem, przepraszam, jeżeli komuś to przeszkadza. Tato, idę pokazać Astonowi dom starego mędrca. Myślisz, że będzie coś wiedział? Mam nadzieję. Uważaj na siebie i na naszego gościa, jasne. Dziękuję za gościnę, proszę pana. Cała przyjemność po mojej stronie. Okej, laska. Idziemy do lasu. We dwoje idziemy do lasu. Nie boisz się? Ja bym się na twoim miejscu bał. Ojojoj. Nie, no nie. Takie rzeczy to tutaj nie będą się działy. Aston jest przyzwoitym chłopakiem. Dobra. Trzeba w takim razie iść do lasu do tego mędrca, tak? No, gra jest trochę mniej rozbudowana od wrót pod względem questów, tak mi się wydaje, bo wiecie, we wrotach były jakieś takie poboczniaki, nie? Że quest poboczny, jaki... no chyba, że tutaj też tak będzie. Ale w sumie nie przeszkadza mi to, no bo... te questy poboczne we wrotach były tego typu, niektóre były nudne. Niektóre były ciekawe, ale niektóre były takie nudne, zbierz ileś tam ziół, czy też przynieść skóry, no to było ciekawe, no... W ogóle nie było ciekawe. Mam tutaj pójść, tak? Całe mnóstwo kamieni. Nazywamy to miejsce lasem kamieni. Ludzie kiedyś stawiali je w charakterystycznych miejscach, aby nikt nie zabłądził. Aha. No lepsze te kamienie niż czysta trawa, nie? Zawsze to jakoś ciekawiej wygląda. Dobra, nie będziemy się tutaj pieprzyć. Idziemy do przodu, do tego mędrca i tyle. Coś tu lata. Weź to i zignoruj. Dobra, kaj ten... Ten... Mędrzec. Czekaj, a dlaczego jak wchodzę tam, to wracam tutaj? O co tu chodzi? Gra mnie sama kieruje na odpowiedni tor, czy jak to wygląda? Oj, coś czuję, że będę w tym lesie chodził, a chodził. Ale lipa! Gdzie jest wyjście? Wypuśćcie mnie stąd! O, scenaria się lekko zmieniła chyba. O tak, no, w jakieś nowe partie lasu trafiłem, czyli mam iść tam, gdzie są kamienie, dobra. Jest, nareszcie. Kurde, jednak warto słuchać tego, co ona mówi, no, że coś tam, że kamienie i tam trzeba iść. O Jezu, to jest głupie, że ja nie pomyślałem o tym, nie, że po prostu... No, że nie... No kurde, to było oczywiste, nie? Że ona mówi coś o kamieniach, że to będzie coś z kamieniami związane. Ale ja nie, no bo czemu nie mam się słuchać? Kim jesteście? Myślałem, że go znasz. Nie mówiłam tego. Co was tu sprowadza? No to lipa. Przyszedłem się ciebie poradzić. W jakiej sprawie? Aston opowiedział o swojej podróży, ponownie. Rozumiem. Ten mężczyzna miał nam na twarzy maskę? Ten, który zaatakował moją... tę kobietę? Dokładnie on. Tak, miał. To musiał być wojownik Burguna. Kto? Wojownik Burguna.
Ta kobieta musiała być wyznawczynią Estasa, a tego złego. Nic z tego nie rozumiem. Kim są ci ludzie? Członkami walczących ze sobą wyznań. Ale wojna bogów zakończyła się już dawno. Estas został wygnany. Wyznawcy Estasa nigdy nie śpią i szukają sposobu na uwolnienie swojego boga. Po co ci wyznawcy mieliby podszywać się pod moją matkę? Tego nie wiem. O ja! Przykro mi, od dawna już nie służę zakonowi Burguna, ale sprawa wygląda poważnie. Nie miej mi tego za złe. Zaraz, zaraz, o co chodzi? Czekaj. Ale po chwili wszystko ustało, 12 strona. To jest naprawdę fajne takie wstawki, że wiecie, że rzeczywiście książkę pisze, to jest dobre, to mi się podoba. No to siedzimy w tym gównie po uszy, super. Rozdział trzeci, jo. Co to było? Gdzie my jesteśmy? Co za bałagan? Rozejrzyjmy się. Okej. Rozejrzyjmy się. Podejrzewam, że muszę tamtędy w dół pójść, tak? Można tu coś podnieść? Ta mapa już lepiej wygląda niż te niektóre mapy. Ta jest taka bardziej zapełniona. To jest stara wie. Jesteśmy na maleńkiej wyspie pośrodku niczego. O ja! To twoja wina. To przecież ty mnie do niego zaprowadziłaś. Przecież mówiłem, żebyś została w domu. Rozejrzyjmy się po tej wyspie. Musi być jakieś wyjście. Ma. Najpierw baba mówi, że pójdziemy tam, a później mówi, że to twoja wina, nie? No. O nie! No chyba sobie jaja robicie. O w dupę jeża, no nie. Coś czuję, że będę tutaj siedział długo. O! Wyszedłem. Jest, super. Te zagadki mnie rozbrajają, po prostu. One są banalne, one nie są trudne, serio, to jest tylko kwestia tego, żeby trochę popróbować. Ale ja mam takie z nimi problemy czasami, że to jest koniec, no naprawdę. Gra robi za mnie głupiego, co niezbyt mi się podoba. Do stu piorunów, skąd się tu wzięliście? Statek wycieczkowy odpłynął kilka dni temu. Gdzie byliście przez ten czas? Zabłądziliśmy. Na tej wyspie? Kolejny turnus przypływa dopiero za kilka dni. Nie możemy tyle czekać. Było spokojnie trzymać się przewodnika. Jak wieża Burguna? Chcieliśmy się czegoś o niej dowiedzieć. Zabłądziliście, zanim dotarliście do wieży? Przecież mówiliśmy. Dzieci nie powinny same podróżować. Kogo nazywasz dzieckiem? Wracając do wieży Burguna. Zakon Burguna zbudował ją tu wiele lat temu. Służyła jako więzienie dla groźnych przestępców. Kiedy wojna bogów się skończyła, powoli stawała się coraz bardziej niepotrzebna, aż w końcu zakon przeznaczył ją dla turystów. Wygląda na to, że starzec chciał nas osadzić. Sam mówił, że nie jest już w zakonie, nawet nie wie o nowej funkcji wieży. Dlaczego chciał nas tu zamknąć? Mnie. Ty mi tylko towarzyszyłaś, pamiętasz? Więc powinieneś być milszy, jestem niewinna. O czym szepczecie, dzieci? Kogo nazywasz dzieckiem? Nieważne. Wybieram się do domu na kilka dni, mogę was podrzucić na kontynent. Byłoby świetnie. Dobrze, ruszajmy zatem. Ta gra naprawdę zapieprza tak do przodu, że ledwo ogarniam, co się dzieje właściwie. Tak naprawdę, nie wiem, czy ten odcinek jakoś tak szybko ciśnie, czy to po prostu ta gra ma taki normalny tryb funkcjonowania, w sensie, że tak często zmieniam położenie, to jest ciekawe, ale fajnie, że to się wszystko tak rozwija, że fabuła jest taka... No to powoli to się ciekawie właśnie wszystko ogarnia, no to bardzo mi się podoba. Widajcie na moim statku. Jest całkiem duży i zadbany. Więc jak szybko dopłyniemy do kontynentu? Najpierw musimy się przygotować. Dziewczyno, pomożesz mi z ustawianiem nawigacji. Skoro tak mówisz... Ty chłopcze, zejdź na dół i przynieś mi mapę morską, linę i klucz do nawigacji. Jak to wszystko wygląda? A, fakt. Chłopak ze wsi nie wie, jak to wygląda. Daj mi pomyśleć. Mapa wygląda jak mapa, klucz jak klucz, no a lina... O to słuchaj, ja ci taki pojękał, jak lina, wiesz? No to do roboty. No to super. To jest ustawianie nawigacji, te dwie dźwignie. Dobra, nie ma problemu. Jak to komicznie wygląda, serio. Dobra, mogę pójść na górę? A to maszt jest! Sorry, myślałem, że schody. Sorry. Nie dojrzałem. Skąd mam wiedzieć, gdzie to wszystko jest? Będę musiał przeszukać każdą skrzynię i półkę. Same bzdety. Tyż to samo. Same bzdety. Tu. Klucz do nawigacji. A ponoć nie wiedziałeś, jak to wygląda. To skąd wiesz, że to jest klucz do nawigacji, stary? Może tutaj, to jest stracz, czy to jest woda pitna, koryto do picia, nie wiem. Woda jakaś.
Same bzdety, wszystko to samo, tutaj nie mogę tego sprawdzić. Same bzdety, to jest pewnie mapa, da. Nawet żadnej informacji nie dostałem, że zebrałem mapę, super. Bzdety. Jak? Jakiś klucz? Ale nie klucz do nawigacji pewnie. No jakiś tam klucz zebrałem. Jest lina. Dobra. No to wszystko już, nie? Same bzdety, już mam. No tak. O ja, właśnie, run się najpierw trzeba... Najpierw trzeba je użyć, a wtedy dopiero będziemy mieli umiejętności. Dziękuję bardzo, że ktoś mi to powiedział. Sorry, nie wymienię w tym momencie niku, naprawdę, no ale niestety, no bywa. I teraz będę mógł dopiero używać magii, którą dostałem. W sensie najpierw trzeba aktywować runę, a później dopiero można ogarniać coś tam z czarami, bo dopiero wtedy czar jest dodany, jakby, nie? No dobra, stary, chyba mam wszystko. I tak, to ten klucz. Lina jest w porządku, mapa wygląda okej. No, mapa była jedna, lina była jedna, tylko klucze były dwa, więc... Zresztą to było nawet podpisane klucz do nawigacji. I jego pierwszego się znajdowało, a ten drugi klucz jako drugi w kolejności, więc... Nie było to jakieś super trudne. Wygląda na to, że możemy ruszać. Ruszamy! Ciuch, ciuch. Znaczy ciuch, ciuch. Tu, tu. To mój pierwszy raz na statku. To ciekawe. Co masz na myśli? Nic takiego. Czyżby? To moja duma. O ja! Jojcie, ale to fajnie wygląda. O, ale mi się to podoba. A kaj my płyniemy w ogóle? Ty, mieć taki statek na własność. To by było dobre. Musi być dobry wiatr, że mogę tak płynąć. No i... Jakoś tak strasznie okrężnie płyniesz, stary, to tak nie można by było bardziej skrótem? To tutaj? To tutaj, bo strzałkę widzę na mapie. To musi być tutaj. Powodzenia, dzieciaki! No dobra, czyli możemy już iść. Nadal jesteśmy daleko od Senis, prawda? Tak, słyszałam o tych miejscach, ale tylko z opowieści. Musimy się rozejrzeć. Okej, okay, ale... Zapiszemy w tym miejscu grę i skończymy odcinek, patrzę, 28 minuta. Także... W następnym... Dakos. Ty, ciekawie to wygląda. Ciekawe, naprawdę ciekawe. No, zobaczymy, jak to później będzie się dalej rozwijało. Póki co jest naprawdę ciekawe. Ten odcinek był naprawdę dosyć taki nietypowy. Zwłaszcza jak wyskoczył ten koleś, no i orkowie debila, to kurde, ja nie mogę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.